Szanowni Państwo, kontynuujemy raport ze wschodu, pozostajemy oczywiście w temacie tego, co dzieje się na froncie, na Ukrainie, pozostajemy w temacie tych najważniejszych wydarzeń frontowych, także polityki międzynarodowej. Już za chwilę na naszej antenie będą Państwo mogli obejrzeć wywiad, który udało mi się przeprowadzić z Mychajło Podolakiem, czyli znanym już Państwu z naszej anteny doradcą w Kancelarii Prezydenta Wołodymira Zełenskiego. Tematem naszej rozmowy będzie m.in. postawa Jewgienija Prigożyna, czyli szefa grupy Wagnera, który w ostatnim czasie wysyła całą masę filmów z sygnałami do Kremla, do elit kremlowskich, ale o tym będziemy już rozmawiać z panem Podolakiem. Ja tylko zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo kliknęli subskrypcję, jeśli tego cały czas nie robią. Oczywiście zachęcam także do klikania łapek w górę, pozostawiania komentarzy. Naprawdę zależy nam na tym, aby Państwo też wyrażali swoje opinie w komentarzach, podpowiadali nam, jakie tematy podjąć, podpowiadali, jakich gości ewentualnie do naszego studia zaprosić. Staramy się zapraszać oczywiście nie tylko polskich ekspertów, ale także, jak Państwo widzą, ekspertów ukraińskich. Także jeśli mają Państwo jakieś pomysły na temat, to zachęcam oczywiście do tego, żeby pozostawić tenże pomysł w komentarzu. Bardzo serdecznie za każdy komentarz dziękujemy. Już za chwilę, Szanowni Państwo, krótka przerwa, jedna reklama i wracamy do rozmowy z panem Mychajło Podolakiem, czyli doradcą w Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego. Panie Mychajło, Jewgienij Prigożyn to jest postać, która obecnie w Polsce wybija się na numer 1, jeśli chodzi na tą postać, o której mówi się w kontekście wojny na Ukrainie, o której bardzo dużo się pisze na portalach, dużo się rozmawia w mediach, no bo też daje takie dosyć jasne sygnały, żeby to robić, no bo codziennie praktycznie pojawiają się nowe wpisy, codziennie pojawiają się nowe filmy na jego biurze prasowym. Ten jeden, chyba najważniejszy, najgłośniejszy, ogłoszenie, iż 12 maja wyjdą żołnierze Wagnera z Bachmutu. Oczywiście to się nie stało, to już wiemy. No ale te ataki na pana Shoygu, na pana Gierasimowa, jak pan do tego podchodzi? Jak pan ocenia całą tą sytuację? Po pierwsze, moim zdaniem, jakby tam nie było, ale subjekt Prigożyn o wiele bardziej realistycznie ocenia to, co się odbywa na polu walki, na wojnie ogólnie, niż subiekty Shoygu i Gierasimow, no i tym bardziej niż Putin. Ponadto przypomnę jeszcze jedno ogłoszenie. Było poprzedniego dnia, kiedy on powiedział: wy tam klauni, w ogóle oszaleliście, proponujecie wykorzystywać broń jądrową po tym, jak dziecięcy bezzałogowiec gdzieś tam trafił. Czyli on realnie ocenia, że nieadekwatne osoby, które siedzą w Moskwie, on po prostu, mi się wydaje, on z czasem będzie do tego iść i będzie nazywać rzeczy prawidłowo i będzie tak mówić: nieadekwatne osoby w Moskwie, wy zaczęliście wojnę, której nie rozumiecie, co to za wojna, nie rozumiecie, co to za państwo, do którego weszliście. I oczywiście on już jest subiektem wewnętrznego politycznego procesu, on ma wysoki ranking i mi się wydaje, że go wspiera pewne ultrapatriotyczne społeczeństwo. Oczywiście to społeczeństwo wspiera wojnę, maksymalną, totalną wojnę i oczywiście on jest adeptem tego społeczeństwa. On nienawidzi, jasne, Shoygu czy Gierasimowa, uważając ich nieprofesjonalnymi wojskowymi, jakimiś gabinetowymi subiektami, ale to bardzo dobrze, ponieważ my widzimy absolutnie konkretny rozłam pomiędzy tymi, kto realnie walczy i tymi, kto znajduje się w gabinecie i planuje, tak powiem, dziwne wojskowe historie. I to nie jest źle. To dzbanek z pająkami, to bardzo dobrze, on będzie. No my o tym nawet z panem rozmawialiśmy nie jeden raz, że to obiektywny rozwój wojny, obiektywny historyczny rozwój momentu. To jest to, co nie do końca dziś rozumieją nasi zachodni partnerzy. W Rosji z takim wyglądem, z taką polityczną elitą, gdzie są tacy jak Shoygu, tacy jak Gierasimow, przyszłości na pewno nie ma. Oni nie rozumieją tego w samej Rosji, ponieważ oni nie są uzdolnieni, aby przeprowadzać pewne analityczne prace, aby zrozumieć, że oni nie mają żadnej szansy, aby zdobyć Ukrainę, nie mają żadnej szansy wygrać tej wojny, nie mają żadnej szansy, aby zmienić wojnę w ciągły konflikt. Nawet mimo to, że wszyscy mogą o tym mówić, ponieważ historycznie to niemożliwe. I oczywiście ten Prigożyn o wiele lepiej rozumie i naturę katastrofy, którą czeka Federacja Rosyjska. Dlatego on mówi, skończmy z tym, wychodzimy i tak dalej. I oczywiście oni będą się nienawidzieć, ponieważ on całkowicie dyskredytuje już elity i on daje, o Prigożynie mówię, on daje wszystkim tym ultrapatriotom zrozumieć, że to nie są elity, że muszą ich się pozbyć po prostu. Jeszcze raz podkreślić, nie wprost to mówi. I oczywiście jest szansa, że on zostawi pole walki, ponieważ kiedy znajdujesz się bez możliwości utrzymania, a on nie będzie miał otrzymania pocisków, ponieważ Shoygu, jeszcze raz podkreślam, go nienawidzi i to już wewnętrzna walka. I on absolutnie konkretnie rozumie, że Prigożyn może nadal rosnąć w rankingu, ponieważ w Rosji będą dwie grupy, które będą powiększać swoje wpływy. Pierwsza grupa na pewno spróbuje powiedzieć, skończmy tę wojnę, bo my możemy propagandą, nawet jak wyjdziemy na granicę 91 roku, powiedzieć, że wygramy tę wojnę. Jakby to nie brzmiało paradoksalnie, bo powiemy, że zatrzymaliśmy NATO, zatrzymaliśmy w swoich granicach, bo NATO chciało nas zniszczyć, ono praktycznie nas zniszczyło, ale dzięki bohaterstwu naszych chłopaków zatrzymaliśmy NATO na granicach Rosji i już te granice nikt nie przejdzie. Zwycięstwo? Absolutnie zwycięstwo. I ta grupa może to udowodnić. I potem się zacznie znowu bardzo cudowna transformacja elity politycznej, ponieważ takich jak Shoygu będą tam gdzieś szukać, no i rozumiem, że on dziś inwestuje w jakieś możliwości powojennego istnienia w takim czy innym wyglądzie, w tym gnieździe rodzinnym, ale myślę, że mu to się nie uda. A z innej strony będą nabierać rozpędu i punktów tacy jak Prigożyn, którzy będą mówić o działaniach radykalnych. I właśnie gdzie? To jest ważne gdzie. Oni będą się bać, ponieważ grupa Wagnera widzi, jak walczy w Bachmucie, jak walczą siły zbrojne Ukrainy, co to jest Ukraina z punktu widzenia wojny, że to bardzo niebezpieczne dla nich historia. I wtedy oni odwrócą swoją broń do wewnętrznego rynku rosyjskiego, ponieważ tam będzie o wiele łatwiej pokazać, że jest się dominantą. Rozumie pan? Czyli Prigożyn odwróci się tam i powie, on będzie się mścił. Będzie się mścił nie na rynku zewnętrznym, nie w tym przypadku na Ukrainie, ale w Rosji, ponieważ będzie rozumiał, że rosyjska konstrukcja władzy bardzo słaba. On już to rozumie, że oni stchórzyli i że on odwróci przeciwko nim swoją broń. I to będzie, mi się wydaje, absolutnie logicznym rozwojem wydarzeń w tej wojnie. To może trochę źle zabrzmi, ale proszę mnie źle nie zrozumieć, bo z pana wypowiedzi trochę wynika, że ten Prigożyn Ukrainie na ten moment może nie jest na rękę, ale jest potrzebny, tak bym to określił, że on jest przydatny w zasadzie w tej polityce, szczególnie ukraińskiej. Jego działania faktycznie przynoszą Ukraińcom korzyść, tak z punktu widzenia politycznego? Po pierwsze, nie warto idealizować Prigożina. Grupa Wagnera najbardziej przestępczą organizacją, która powinna przejść przez pewne procedury prawne obowiązkowo i zostać uznaną za terrorystyczne ugrupowanie, to trzeba podkreślić. I sam Prigożyn ma to przejść. Ale co do ambicji, oczywiście on ma wielkie ambicje i oczywiście on jeszcze raz powrócę, o wiele lepiej rozumie, co to za wojna i patrzy na to realistycznie w odróżnieniu do takich jak Rogozin, który mówi, jeżeli będzie kontrofensywa, wykorzystamy broń jądrową. A propos Prigożyna, można byłoby dla zwiększenia poparcia swojego w Rosji wziąć tego Rogozina za uszy i rzucić go do Bachmutu. W najgorętszą strefę, tak, Rogozina, to byłoby dobrze. Ale wróćmy. Wszystko nie jest takie proste. Prigożyn o wiele mniejszy niż infrastruktura, która potrzebna po to, aby już dziś pretendować na zmianę politycznego układu w Rosji. Czyli on nie ma infrastruktury, on nie ma wsparcia regionalnego, on nie ma takiego wsparcia wśród kluczowych osób, które mogłyby grać pewne role informacyjne w innych regionach. Czyli on jest sam po sobie jako osoba wojskowa, dlatego go nie bali się przez dłuższy czas, ponieważ on był skupiony na krwawym biznesie. W sumie on pracował tam w centralnej Afryce, on pracował na Bliskim Wschodzie, on wykonywał pewne zadania, dostawał pieniądze z budżetu Rosji i dostawał prywatne pieniądze, dość dużo. On był praktycznie non-Utkin. A propos, przypomnę, że Mizencew, którego zwolnili, on zastępca ministra obrony, on zabrał go do siebie. Zrobił go zastępcą Utkina, głowy grupy Wagnera. Chodzi mi o wojskową głowę grupy Wagnera. To bardzo ważny sygnał, czyli on dookoła siebie zbiera to, o czym mówię. On zbiera infrastrukturę osób, których można dużą sieć wpływów na inne osoby. On rozumie, że on jako jeden, jak on sam nie da rady rozwiązać pytania brutalnego ataku na otoczenie Putina. On dziś idzie praktycznie z atakiem na otoczenie Putina, przynajmniej na Gierasimowa i Shoygu. On też z otoczenia Putina, nie zapomnijmy o tym. A propos Shoygu, był bardzo blisko, gdzieś do początku wojny w Ukrainie, nawet pierwsze 2-3 tygodnie był dość blisko Putina. Dziś oczywiście Shoygu to parias. Parias 2, czyli jasne. Ale Prigożynowi brakuje, jeszcze raz podkreślam, zasobów. On ma, patrzcie, on ma media, ma swoje media, on ma dużą sieć korespondentów wojskowych, której nie ma Ministerstwa Obrony oczywiście. On ma realne pojęcie, co odbywa się na tej wojnie. On ma wiele osób, którzy go wspierają. Chodzi o radykalne społeczeństwo, społeczeństwo, które jest aktywne, ale on nie ma dziś infrastruktury dla dużego buntu. Mówimy realnie, aby przejąć na siebie jakieś inne pewne role. Czyli on nie ma dostępu do mundurowych, tych klasycznych, którzy dziś biegają po państwie i tam wszystkich aresztują. On nie ma wpływu na regionalne elity i on nie ma ludzi, którzy mają wpływ w regionach. To jest bardzo trudne. Jeżeli on zdąży to wybudować, to on będzie bardzo niebezpieczny nie tylko dla Shoygu, ale też dla innych osób w otoczeniu Putina. Jeżeli nie zdąży, a taka możliwość jest i to duża, na przykład nie dadzą im wyjść z Bachmutu, czyli swoich zniszczą. Może być taki scenariusz, oczywiście może być taki scenariusz, ale między tym bardzo ciekawa dziś historia i chciałem podkreślić, ma pan rację, bardzo ciekawie obserwować narastający poważny konflikt pomiędzy częścią elit Putina i Prigożynem, która formuje się już w istotną strukturę polityczną.